Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Garage Dex, a dzisiaj pojazd na pewno uwielbiany przez większość graczy World of Tanks, mianowicie Panzerkampfwagen B2-740F. Słuchajcie, pojazd oczywiście wszyscy wiedzą, że posiada nieprawdopodobnie unikatowy matchmaking, mianowicie nie grając w plutonach nie wyrzuci nas nigdy powyżej czwartego tieru, na którym to znajduje się ów pojazd. I pojazd dodatkowo jest lepszą atrakcją niż żaden inny na swoim tierze, gdyż jest pojazdem ciężkim, co jest naprawdę unikatową rzeczą. A oprócz jeszcze wielu, wielu cech unikatowych, oczywiście do jednej z nich należy pancerz, który właśnie sobie zaczniemy omawiać. Przypomnę, czwarty tier, czołg niemiecki premium. Mamy tutaj pancerz 60 mm, cały czas 60 mm. Tutaj miejsce podziale 45 mm, czyli jest osłabienie. Wokół tego lamóweczka, tutaj nie strzelajcie, 90 mm. Wzmocnienie, które jest oczywiście od elementu gąsienic na tym pojeździe do 70 mm. Potem tutaj właz czy kokpit kierowcy 45 mm, znowu osłabienie, pojazd, boczny pancerz 60 mm, to jest również boczny pancerz, tutaj nie ma żadnych warstwówki, gąsienice i kółka liczone są jako 20 mm pancerz warstwowy, tutaj mamy jedynie takie wzmocnienie, osłonę przed pociskami, która ma 10 mm, no szerokie pole do popisu artylerii 25 mm, cała góra, wieża 30 mm, garnuszek dowódcy 30 mm, tył pojazdu 55 mm na całej kompletnie powierzchni, no i wieża. Mamy tutaj wieżę o grubości 46 mm, pod wieżą znajdują się dwa pierścienie 60 mm przeplatane bardzo wąskim paskiem 45 mm. Mamy tutaj jarzmo 30 mm plus 30, 30 plus 46. Nie strzelajcie tutaj, bo nie warto. I po prawej stronie, po karabinie maszynowym czy czymś innym, mamy znowu warstwówkę 46 mm plus 20. Tutaj również nie strzelajcie. Czułko wieży to 30 mm. Cała absolutnie wieża dookoła posiada 46 mm, a ten duży właz dowódcy to nic innego, tylko 46 mm absolutnie dookoła. I od razu Wam powiem, że pojazd nie należy do łatwych do przebicia. Zapraszam do garażu. Pojazd oczywiście, mimo to, że wszyscy go uwielbiają, należy do gatunku maszyn doskonałych. Jest pojazdem ciężkim. Króluje, bryluje na swoim poziomie. Należy do pojazdów mobilnych, wygląda świetnie, jest niemiecki, posiada uderzenie, no po prostu cud maszyna. I jaką posiada wadę już na samym wstępie, mianowicie jest tutaj drobny problem z doborem załóg, mianowicie występuje tutaj dwóch radiooperatorów, co czasami jest zgrzytem. Czterech panów tutaj, dowódca, kierowca i właśnie dwóch radiooperatorów. To czasami bywa problematyczne. Moduły, które ja tutaj zamontowałem na tym pojeździe, to wentylacja, duża osłona przeciwodłamkowa, no i skrzynka z narzędziami. Bardzo nie lubię być detrakowany, gdyż wtedy ktoś może próbować z boku gdzieś tutaj mnie szybko objechać. Mamy tutaj radyjko z 8 tieru 525 metrów, gąsieniczki i prędkość obrotu to jest 45. Naprawdę ten pojazd strasznie szybko się obraca. Silniczek to jest 340 koni mechanicznych, 20% prawdopodobieństwa pożaru przy trafieniu, co daje nam 11,09 mocy na tonę i pojazd porusza się z prędkością 30 km na godzinę i 10 do tyłu, ale uwierzcie mi, on naprawdę jeździ z tymi prędkościami. Dzięki tej pięcioperkowej załodze na ostatnim radiooperatorze mamy tylko 4 perki i modułom mamy 53,4 prędkość obrotu, naprawdę wyśmienicie. Maskowanie no, nie istnieje, jest to pojazd ciężki. 400 punktów wytrzymałości to jest naprawdę dobra wartość, jeżeli chodzi o czwarte tiery. I jeszcze raz wspomnę, że pojazdu nie da rady wyrzucić powyżej czwartego tieru. Będziemy zawsze królami na polu bitwy.
Dysponujemy wieżyczką, która bardzo dobrze się obraca, 44 obrotu. No i tutaj jest malutkie takie uszczypnięcie. Posiadamy 330 metrów zasięgu widzenia, no ale pojazd raczej należy do tych, które jeżdżą na pierwszą linię. No, działko. 27,6 szybkostrzelności, no słuchajcie, CKM. Mamy 55 średniej penetracji na PPK-ach, 90 na APCR-ach, z których głównie ludzie strzelają na tym pojeździe, i 24 na HEK-ach. Zadajemy średnio 52 punkty uszkodzeń, no jeżeli byśmy kogoś nawet przebili HEK-iem, to 62. Natomiast na średnie uszkodzenie na minutę, to jest naprawdę dobry wynik, 1437, mamy 0,39 rozrzut na 100 metrów, co jest dobrą wartością i nieprawdopodobnie super czas celowania 1,1 sekundy. Co za tym idzie, dalej, mimo to, że mamy wentylację, braterstwo i tak dalej, czas celowania będzie 1,1 sekundy, rozrzut na 100 metrów poprawiliśmy do 0,37, a nasz DPM wzrasta do 1499. Oczywiście jeszcze tutaj trzeba wspomnieć o super wychyłach działa, minus 10 plus 20 i nasz ogólny zasięg widzenia to 365 metrów. Spójrzmy na tę maszynkę jeszcze raz, bo naprawdę jest na co popatrzeć. Pojazd jest świetny i wszyscy dobrze o tym wiecie. Zobaczymy, co się nam uda tutaj śmignąć. Armia niemiecka wchłonęła kilka francuskich pojazdów, które były naprawdę, odznaczały się nieprawdopodobnymi właściwościami na polu walki. Taką właśnie B2, czy też oczywiście H35 istniejący na drugim tierze, zwany również Mikromausem. Ale dzisiaj omówimy sobie pancerka B2, który jest mega. I teraz, żeby było śmiesznie, w przeciwnej drużynie, popatrzcie, jest dwa razy FCM Pak. To jest groźna maszyna. Mamy daleko na lewo, bardzo blisko na prawo. Dobra, skorzystamy z tego, chociaż wolałbym jechać na lewą flankę. Jedziesz, jedziesz. Popatrzcie. Tutaj od początku czuć, że ten silnik chce nas pchać do przodu. Mamy już praktycznie 30 km na godzinę. No i z taką prędkością, bardzo stabilną, ten pojazd się porusza. Nie chce jechać szybciej, ale za to bardzo szybko uzyskuje swoją maksymalną, co daje nam złudzenie tego, że pojazd jest naprawdę mobilny. No a pancerz sami zobaczycie. 2,0 reloadu pomiędzy pociskami. To naprawdę może zdeprymować przeciwnika. A jeżeli mamy z kimkolwiek problem, spotykamy się z takim pojazdem, takim samym jak nasz, to od razu przełączamy na amunicję premium i pierzemy wszystko. No, ten M3 Lite nie chce, żeby tutaj istniał w ogóle. Już mamy pierwsze odbicie. Bara bum. I tak właśnie wygląda spotkanie z tym pojazdem. I jedziemy dalej. Nie ma litości. Naprawdę to jest cud maszyna. Tak jak powiedziałem, pojazd doskonały. Jeżeli ktoś tylko lubi czasami się tak zwanie odchamić i pograć sobie na głębokim luzie, niszcząc komuś psychikę, no to musi mieć ten pojazd w garażu. Pojedziemy kompletnie tutaj na prawo. Nie chciałbym być zaskoczony od boku,
Ale uwierzcie mi, ten pojazd również od boku będzie karał. Popatrzcie, cała lewa strona padła przez właśnie wyspotowanie i tam stoją paki. No, słuchajcie, o paku na pewno jeszcze sobie powiemy w którymś odcinku. Tu sobie przełączymy na amunicję premium. Nie będziemy się tutaj, gdyż jest to również pojazd ciężki, szczypać. Arta już nas namierzyła i będzie próbowała zaparkować swój pocisk artyleryjski. No niestety jesteśmy czuli na artylerię. Duży cel, łatwo trafić. On nas będzie wyciągał, a my nie mamy do diabła wsparcia. I teraz szybciutko trzeba się schować. Mają tam hetcera i nie będziemy jechali. Absolutnie nie. Na to mi wystarczą zwykłe pociski. To będzie niewątpliwie trudny pojedynek. Jednak niezawodny hetzer. No słuchajcie, myślę, że ta bitewka już pokazała, jak skuteczna jest to maszyna. Zapraszam na wyniki bitwy. No cóż, szkoda, że porażka, niemniej jednak widzieliście, jakim potworem jest ta maszyna na polu bitwy. Mamy tutaj odznakę mistrzowską drugiej klasy, pojedynkowicz, ogień skuteczny, high kaliber, czyli duży kaliber, to chyba mówi samo przez się. Pierwszy tutaj wyniczek mamy na strugane 1033 punkty uszkodzeń, 260 zablokowanych przez pancerz, 3 wykryte pojazdy, 3 fragi. No słuchajcie, nic dodać, nic ująć, strzelaliśmy też z amunicji premium i mamy 19 084 kredyty, czwartym tierem, kaching. No nic, tylko od razu następna bitewka. Jeżdżenie tym pojazdem to jest najlepsza przyjemność, jaką chyba może nam oferować World of Tanks. Przez wszystkie te lata pojazd absolutnie się nie zmienił, pojazd jest cały czas na topie i skuteczny, po prostu fenomen i rewelacja. No, szkoda, że inne pojazdy nie mają takich predyspozycji. No cóż, wtedy on nie byłby taki wyjątkowy. Same czy coś zrobimy, same czwarte tiery. Teraz tak, możemy jechać na przepychacz, a możemy jechać tam. Czyli tam będzie dużo, tam będzie mało. Dwie artylerie. Pojedziemy na przepychacz. Dobrze, że tutaj można użyć tego słowa pojedziemy, a nie dowleczemy się. Patrzcie, niby lekko pod górkę i tak ten pojazd rozpędzi się bez problemu do tych 30 na godzinę i będzie sobie jechał. I to jest bardzo przyjemne. Valentine, proszę bardzo. Oj, tu taki samobójcia u nas. Kto to był tutaj? Luksik się troszeczkę ten... Rozjechał się Luksik, tak. Masakra.
spokojnie możemy strzelać. No chodź tu, no chodź, chodź, chodź do tatusia, no chodź. Oj, oj, oj. Typ 95. Normalnie tak nas tutaj ostrugał. Bo wsparcie na Valentine od razu trzeba było użyć. Mogło być lepiej. Widzimy się przy wynikach bitwy. Ach, no, zapomniałem się, troszeczkę nabrałem wiatru w żagle po ostatniej bitwie, jednak nie możemy zapominać, że nie jesteśmy nieśmiertelni. Bardzo wyrównana walka, zakończona porażką, ogień skuteczny. No, 500 punktów uszkodzeń, trzecie miejsce w naszym zespole i 781 zablokowanych przez pancerz, to naprawdę jest dosyć sporo. Trzy wyspotowane pojazdy, jeden frag, 514 za naszą pomocą i znowu 17141. Maszynka rewelacyjnie zarabia. Spójrzmy jeszcze, jak to cudo techniki wygląda. Ostatni raz podoba mi się ten element tutaj tego haku. Well, well, well. Taki jestem. No i ciekaw jestem, co teraz będzie. Naprawdę za każdym razem, kiedy tutaj się przyciska ten przycisk bitwa i wchodzi się do niej, naprawdę jest nieprzewidywalnie, co się może stać. Czy zrobimy nieprawdopodobny wynik, czy zrobimy mniej nieprawdopodobny wynik. No zawsze coś robimy. O proszę. No i tutaj jesteśmy bardzo ciekawi, gdyż mamy pancerz, ale w przeciwnym zespole jest pojazd, który omawialiśmy odcinek wcześniej, Sentinel, AC-1 Sentinel, który ma nieprawdopodobną penetrację i na pewno nie będzie się nas bał. A ja nie chcę dostawać od tych artylerii. To jest coś, czuję nieuniknione i wolałbym jechać na lewo, ale mam tak blisko na prawo. Oj, 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 oj. No i tu mam jakieś takie przeczucie, że to nie będzie moja bitwa. Bishop jest naprawdę bardzo, bardzo... Przepraszam, to jest Bizon. Już myślałem. Czy zabiją tego pompezetkę? Dobrze, mamy tutaj Covenantę i Sentinel. Dobrze, ja od razu przełączę na amunicję premium. Absolutnie nie będę się z nimi tutaj szczypał. Spróbujemy tutaj jakiś manewr okrążający. No i co? Zmniejszymy sobie... No nieładnie.
to trzeba szybko zrobić. Nie przebijać. Łyk. Nie wiem, dla ciekawości zobaczymy, jak będzie kosztowna ta bitwa. Pojedziemy sobie całą bitewkę na amunicji premium. O ile się nie skończy. U nas skończą, strasznie się boję tych artylerii. Oj, oj, oj. No i ja się pytam, gdzie jest nasza artyleria? Ach! No artyleria, no artyleria, nieładnie, 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 no. No szkoda, szkoda, babci, szkoda, no nasi stoją w miejscu, zamiast już pojechać ten PZ1C. No cóż, teraz pełno ma medali, ale za to nie ma, no widzimy się przy wyniku bitwy. No niestety, porażka i cieszę się, że nie musieli Państwo oglądać tej bitwy do końca, bo po prostu masakra, co nasi z zespołu odwalili. Niemniej jednak, my tutaj mamy ogień skuteczny i zrobiliśmy drugi wynik w naszym zespole ze skutkiem 511 punktów uszkodzeń, 365 zablokowanych przez pancerz, 1 wykryty, 2 fragi. Strzelaliśmy tylko z amunicji premium i popatrzcie, 2027 na plus. To jest to. Słuchajcie, pojazd naprawdę nie trzeba przedstawiać ani reklamować. To jest po prostu cud nad Wisłą. Fantastyczna, fenomenalna maszyna i do tańca, i do różańca. No po prostu, tak jak już powiedziałem i powtórzę to jeszcze raz, jeden z najlepszych czołgów World of Tanks, jeżeli chodzi o definitywnie swój poziom i to, co może nam dać. To takie coś, co już myślę, że jest praktycznie w śladowych ilościach obecnie w tej grze, a było dawno, dawno temu. No jeżeli ktoś z Was gra długo w tą grę, no to wie, o co mi chodzi. Jeżeli ktoś jest nowym graczem i ogląda ten, no to nigdy pewnie już się tego nie dowie. No, tą taką smutną myślą żegnam się z Państwem. Gościem dzisiejszego odcinka był Panzerkampfwagen B2-740F. Polecam wszystkim tą maszynę i życzę Wam wszystkim posiadania jej w garażu. Pa, pa.